Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Gdańskiej Strefie Prestiżu za to, że była łaskawa zaprosić mnie tutaj na to wystąpienie, które będzie poświęcone przede wszystkim gdyby drugiej połowie XIX wieku, kiedy towarzystwo przewodnicze przenosi się na ulicę Wariacką 25-26 do budynku, który dawno sobie już upatrzyło wcześniej, a był ten budynek bardzo interesujący dla działaczy towarzystwa, ponieważ ma taką wieżyczkę na górze, którą można było wykorzystać jako, no, powiedzmy, obserwatorium astronomiczne. Ono wcześniej mieściło się na Biskupiej Górce, ale tam władze miasta miały inne plany związane z zagospodarowaniem Biskupiej Górki, w związku z tym zakupiono budynek tutaj na ulicy Wariackiej, który wcześniej, w końcu XVI wieku, zaprojektował Anton van Oppergen jako taki skład dla kupców zagranicznych, który tutaj się mieścił. Ze względu na dobre położenie, dobre usytuowanie tego budynku i możliwość obserwacji ruchu statków na Mocławie, znalazły się pieniądze, w związku z tym przeniesiono towarzystwo przewodnicze właśnie na ulicę Wariacką i w bardzo krótkim okresie czasu ten budynek był powszechnie znany w Gdańsku jako tak zwany Dom Przyrodników. Pod tą nazwą właśnie funkcjonował praktycznie do końca działalności Towarzystwa Przyrodniczego. Dwa słowa jeszcze może powiem, bo mamy święto ulicy Wariackiej. Chcę przypomnieć, że jest to ulica, która nie należy do ulic najstarszych, dopiero jest to ulica XIV-wieczna i na podstawie dekretu komtura księżackiego Ludolfa Koeniga można było wytyczyć tę ulicę Wariacką od budującej się wtedy bazyliki w kierunku Motławy. No i zaczęto budować domy przy ulicy Wariackiej, nie dochodząc najpierw do samej Motławy, ponieważ tutaj był teren dosyć grząski i niezbyt sprzyjający na fundowanie takich obiektów. I dopiero w końcu XVI wieku powstał tutaj przy samej Motławie już ten dom Antona von Oppergena i wcześniej nieco, bo w wieku XV powstała Brama Mariacka jako taki jeden zespół, którym zarządzało potem towarzystwo przewodnicze. Może poproszę pierwsze obrazek, jeżeli czy ja mogę to sobie. Aha, no właśnie, macie Państwo tutaj i Bramę Mariacką, i Dom Przyrodników, który to jest współczesna fotografia. I z zaznaczeniem tych herbów królewskich, czyli herbów Prus, Polski, herb Gdańska, które zostały tutaj osadzone w czasach już panowania Kazimierza Jagiellończyka. Wcześniej muzeum mieściło się właśnie w Zielonej Bramie. Nie muzeum, przepraszam, zbiory Towarzystwa Przewodniczego mieściły się w Zielonej Bramie. Tam było dosyć ciasno, trzeba było zacząć się wynosić powoli. Częściowo były w Zielonej Bramie, częściowo znajdowały się w niefunkcjonującym kościele świętego Jakuba na ulicy Łagierniki. I te zbiory po roku 1840-45 zaczęły spływać na ulicę Wariacką do tego domu przyrodników. Niewątpliwie najważniejszą postacią, która
jest związana może nie tyle z towarzystwem przewodniczym, jest gdańskim samym. To jest Ernst Ferstenmann, który w latach 40. rozpoczyna jako pierwszy gdańszczanin, nie pierwszy właściwie na terenie Pomorza, badania archeologiczne, badania wykopaliskowe, które są prowadzone na terenie szeroko pojętego Pomorza Gdańskiego, jakbyśmy wtedy powiedzieli na terenie prowincji zachodniopomorskiej. Od roku 1944 do 1852 prowadzi te badania wykopaliskowe, bardzo, bardzo interesujące. Jest jednocześnie profesorem w gimnazjum miejskim na dzisiejszym targu Maślanym. Tam się mieściło gimnazjum miejskie. Jest profesorem germanistyki i historii. I poproszę następne. I publikuję. No, wtedy w Gdańsku kłopoty były z publikacją najrozmaitszych prac. Publikuję to w czasopiśmie wydawanym w Królewcu, Preußische Provinzial Blätter. Tutaj właśnie bodaj też nauki się Pomerelen, uznajmy Albert Klimat, czyli Północne Pomorze i jego starożytności. No i tutaj właśnie omawia kraj Gdański, czyli jakbyśmy powiedzieli powiat gdański i odkrycia, których dokonał w ciągu tych 8 lat działalności tutaj na terenie Pomorza. No i to są efekty jego badań wykopaliskowych. To są popielnice, tak zwane popielnice twarzowe kultury pomorskiej, takiej kultury archeologicznej, która istniała tutaj na tych ziemiach mniej więcej między VI a II stuleciem przed Chrystusem. I tutaj macie Państwo przykłady właśnie z okolic Pucka i Wejherowa, czyli Gegenpucki i Neustadt. I następne z okolic Gdańska, bardzo interesujące popielnice, które zasiliły zbiory nie tylko zresztą domu przyrodników, ale także i tworzonego wówczas Muzeum Miejskiego, które mieściło się w klasztorze, wcześniejszym klasztorze franciszkanym. To zresztą w tym samym miejscu mieści się teraz Muzeum Narodowe. Bardzo proszę, następne. Miał do pomocy Ernst Ferstenmann dwóch znakomitych uczniów, tak możemy ich określić, którzy pomagali mu w tych badaniach wykopaliskowych, a którzy potem rozsławili w jakiś sposób ten Gdańsk swoją działalnością. To jest Wilhelm Mannhardt, który po studiach w Niemczech został studiował mitologię germańską, germanistykę, sanskryt, Bóg wie co tam jeszcze. Zostaje kierownikiem Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, funkcjonującej zresztą też w kościele świętego Jakuba, tam znajdowała się ta biblioteka. I no, należał on do jednych z najbardziej światłych humanistów w ogóle europejskich w tym czasie. Siedząc w tym prowincjonalnym w końcu Gdańsku, jest znany tak bardzo, że wszyscy zajmujący się antropologią kulturową, etnologią, korzystają obficie z jego dorobku naukowego. Właśnie Wilhelma Mannharta, który był znakomitym bibliofilem, był archeologiem, historykiem, etnologiem i kim tam jeszcze, kto chce, specjalistą w szeroko pojętych naukach humanistycznych. Drugiej fotografii niestety nie mam, ale chcę powiedzieć, że był nim Ernst Strelke, wybitny historyk, który był jego uczniem, znaczy uczniem Ferstenmanna i potem został w Berlinie i był pierwszym, który zaczął wydawać Scriptores Rerum Prusicarum, czyli wydawnictwa źródłowe dotyczące historii pruskiej. Żył niestety krótko, żył tylko 35 lat, ale zdążył rozpocząć tę wielką serię owych Scriptores Rerum Prusicarum, które potem kontynuowali jego następcy. No tutaj chcę zwrócić uwagę na dwa gimnazja, które były w tym czasie rzeczywiście najważniejsze. A więc to jest to miejskie gimnazjum na targu
Maślanym i następne to jest gimnazjum świętych Piotra i Pawła na obecnym Żabim Kruku mieściło się to gimnazjum. I to były chyba najlepsze gimnazja wtedy, które działały na terenie Gdańska. Proszę Państwa, jak mówiłem, Ernst Westermann opuszcza Gdańsk w roku 1852. Wyjeżdża do Drezna, gdzie zostaje dyrektorem biblioteki książęcej w Dreźnie i siedzi sobie w tym Dreźnie jako taki Geheimhofrat, czyli tajny radca już do końca życia, czyli do roku 1906. I za tę działalność, którą tam robi on w Dreźnie, kochamy go najbardziej chyba. Dlatego, że Ernst Westermann odcyfrowuje pierwsze pismo Majów. I to jest właśnie fragment, jedna ze stron kodeksu drezdeńskiego, który znajdował się i znajduje się do tej pory w Dreźnie. I w roku 1880 Ernst Westermann publikuje odcyfrowanie tego kodeksu drezdeńskiego. Ja chcę zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę, mianowicie różnego rodzaju encyklopedie, różne Wikipedii, Google i Bóg wie co tam jeszcze podają nieco zafałszowaną informację, że Ernst Westermann odcyfrował pismo Majów, odcyfrował kodeks prezydencki tylko. Każdy kodeks, a znane są na świecie cztery kodeksy Majów, które występują, kodeks paryski, madrycki i meksykański i ten drezdeński, każdy pochodzi z innego okresu czasu. I w różnym okresie czasu ten język był zupełnie inny. Więc on odcyfrował ten język, który napisany został kodeks drezdeński, czyli w latach 1200-1250 po Chrystusie. Ale wielka chwała mu za to i rzeczywiście za to jest znany i ceniony w świecie nauki jako gdańszczanin w końcu, potem już poza granicami Gdańska odcyfrował ten kodeks drezdeński. Ja wspomniałem Państwu o tym, że część zabytków, które wykopał Ernst Westermann, trafia nie tylko do Domu Przyrodników, ale trafia także do nowo powstałego Muzeum Miejskiego, czyli do wcześniejszego tam klasztoru ojców franciszkanów. Twórcą tego był profesor Rudolf Freitag, gdańszczanin, który z kolei zasłynął tym, że był jedynym gdańszczaninem, który brał udział w odkopywaniu zasypanych Pompejów przez Wezuwiusza na początku XIX wieku. On pracował z archeologami włoskimi i no, był obronny sławą jednego ze współodkrywcy tego zasypanego miasta przez ten wybuch Wezuwiusza w 79 roku. Po Chrystusie. Z osobą Rudolfa Freitaga łączy się pewne polonikum, mianowicie Rudolf Freitag był rzeźbiarzem z wykształcenia. No, to następne, ale był rzeźbiarzem z wykształcenia, był uczniem duńskiego rzeźbiarza Bertelsena i kiedy praktykował u niego, pomagał mu w ustawianiu i tworzeniu dwóch rzeźb, które znajdują się na terenie Polski. Rzeźby bardzo znane i myślę, że Państwu wszystkim nie obce. Jeden to jest oczywiście pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, który znajduje się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, to jest jeden. I drugi to jest pomnik Mikołaja Kopernika, który znajduje się przed siedzibą Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To są dwa dzieła Bertelsena, któremu pomagał właśnie Rudolf Freitag wtedy jako młody gdańszczanin ustawiać to wszystko w stolicy. To były lata 20. XIX wieku. Stąd też jakieś związki tutaj niewątpliwie z Polską, ale potem oczywiście zaangażował się bardzo w tworzenie tego muzeum i był przez bardzo długi okres czasu szefem tego Muzeum Miejskiego w konwencie franciszkańskim.
Ja muszę oczywiście wspomnieć trochę o tych naukach przyrodniczych, które jak gdyby zaczęły schodzić na plan dalszy wtedy w działalności Towarzystwa Przyrodniczego, mającego taką właśnie nazwę. Ale ten następny pan, którego chciałem Państwu pokazać, to jest profesor Anton Menge, który jest znany przede wszystkim z tego, że opracował pełną kolekcję pająków pruskich, które występowały wtedy na terenie Pomorza Gdańskiego. To jest olbrzymia praca, którą wydał, taka wielotomowa i rzeczywiście owe pruskie pająki pożyły mu rzeczywiście wiele sławy. Jak domyślacie się Państwo, był jak większość zresztą działaczy Towarzystwa Przyrodniczego, był przede wszystkim profesorem któregoś z gimnazjów gdańskich, albo był lekarzem. Ja był akurat profesorem, który gimnazjum się tego Piotra i Pawła i zajmował się tymi pająkami. Drugą taką dyscypliną przewodniczą, którą jeszcze kultywowano w Towarzystwie Przewodniczym, to była botanika. Sporo botaników po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim przybyło do Gdańska i potem rozwinęli swoją działalność jako rzeczywiście znakomici botanicy, o których będę mówił troszeczkę później, dlatego że to będzie się wiązało w jakiś sposób z dziejami towarzystwa. Bardzo proszę następny, jeżeli go... O, właśnie, to jest postać, proszę Państwa, fundamentalna, jeżeli chodzi o badania archeologiczne na terenie Pomorza, na terenie Gdańska i o przestrzeni ogromnej, długiej liczby lat, kiedy... To jest pan Abraham Lisauer, tak się nazywał. Był z wykształcenia lekarzem i w roku 1872 roku powołał w Towarzystwie Przewodniczym sekcję antropologiczną. Tak się ta sekcja nazywa i skupił wokół siebie takich pasjonatów badań wykopaliskowych na terenie Pomorza. I od roku 1872 do roku 1892, czyli przez 20 lat, był prezesem tej sekcji Towarzystwa Przyrodniczego, prowadząc ją rzeczywiście bardzo intensywnie, dokształcając tych swoich młodszych kolegów, kontaktując się z różnego rodzaju ośrodkami będącymi poza Gdańskiem. Myślę przede wszystkim o Towarzystwie Antropologicznym Berlińskim, było bardzo istotne. I sam prowadząc oczywiście badania wykopaliskowe. On całkowicie zarzucił tą praktykę lekarską, przestał praktycznie być lekarzem, a stał się archeologiem, takim archeologiem amatorem wobec studiów takich specjalistycznych. Miał takiego swojego przyjaciela, który nazywał się Tuszem Stryjowski, jeżeli można pokazać tego pana. Ze względu na tą posturę mówiono o nim, że to taki pruski Matejko. Jeździł z nim zawsze na kopaliska archeologiczne. Wilhelm Stryjowski rysował mu na różnego rodzaju zabytki, a Abraham Lisauer publikował bardzo dużo rzeczywiście. Ja bym chciał się to skoncentrować na dwóch właściwie stanowiskach, w których brał udział, bo one były rzeczywiście takie nieco inne, niestandardowe. Pierwsze to jest, tutaj publikuję w roku 1874 wyniki badań wykopaliskowych w okrąglechach i pyrenidach w królewskim lesie koło Odrów am Schwarzwasser, czyli nad Czarną Wodą, czyli nad Wdą, czyli na terenie Borutko-Polskim. Odry, myślę, że dla przynajmniej znaczącej części państwa nie jest to miejscowość jakaś nieznana. To jest miejscowość, gdzie występuje największe cmentarzysko z kręgami, kurhanami tutaj na terenie województwa pomorskiego. I te badania zaczął w 1874 roku właśnie Abraham Lisauer. A to jest zdjęcie wykonane 52 lata później po tych badaniach, czyli to jest zupełnie unikalne zdjęcie z roku 1926. To jest lipiec 1926, to jest też cmentarzysko w tych Odrach. I ten pan, który stoi w grobie na pierwszym planie, to jest profesor Józef Kostrzewski, taki papież polskich archeologów. On
kontynuował, jest kontynuatorem badań Abrahama Lisauera na Centrum Wodrachów, wtedy kierownikiem Katedry Prahistorii na Uniwersytecie Poznańskim. Więc to jest takie rzeczywiście jedyne zdjęcie, jakie się zachowało z tych badań. Wielka jama, gdzie kiedyś tam był grób i profesor, który stoi sobie w tym grobie i przy pomocy robotników no, pożyje do tego zdjęcia. Bardzo proszę o następne. Tu mamy pierwszą publikację takiego przewodnika po zbiorach archeologicznych. To jest z roku 1878. Abraham Lisauer, jest napisane tutaj jako Vorsitzender, czyli przewodniczący sekcji antropologicznej, i Robert Schick, inspektor zabytków archeologicznych, a prywatnie dyrektor generalny Poczty Gdańskiej. I przewodnik po zbiorach antropologicznych Towarzystwa Przewodniczego w Gdańsku. Pierwsza publikacja tych zbiorów zaczęło tak przybywać, że trzeba było to jakoś uporządkować. I właśnie to jest taki zbiór. I następna, to jest dzieło zupełnie fundamentalne, również autorstwa Abrahama Lisauera. To są zabytki pradziejowe prowincji zachodnio-pruskiej i terenów przygranicznych, jak to można przetłumaczyć. To jest wydane w 1887 roku. I jest to taka, jakby to powiedzieć, replika na powstanie wcześniejszej pracy, którą napisał Polak. Wreszcie musi pojawić się jakieś polskie nazwisko. Nawet w Gdańsku. Gottfried Dosowski, poproszę następne. Zabytki przedhistoryczne ziem polskich, seria Prusy Królewskie. Napisał Gottfried Dosowski w 1982 roku. To jest kolejny tam zeszyt. Otóż Gottfried Dosowski był geologiem, archeologiem, ale działał nie w Gdańsku, tylko działał w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. I prowadził badania także na terenie tutaj Pomorza Gdańskiego. On w tym nie przeszkadzał, publikował. I opublikował właśnie taką serię w języku polskim i w języku francuskim. Był zamysł taki, żeby zrobić całe ziemię polskie. W ten sposób opracować, ale niestety na dobrych pomysłach się tylko skończyło. Powstały tylko te Prusy Królewskie. I one są wydane. I oczywiście wszelkie nowości z tej literatury, jakie pokazywały się wtedy w świecie archeologicznym, Abraham Lisauer omawiał na posiedzeniach członków tej sekcji antropologicznej. Między innymi właśnie tą pozycję Prusy Królewskiej Gottfrieda Dosowskiego, w bardzo ciepłych słowach zresztą, i panowie się bardzo lubili. Gottfried Dosowski zresztą przyjeżdżał do Gdańska, studiując tutaj materiały archeologiczne, które znajdowały się w muzeum, w domu przewodników, a potem od roku 1880 w nowo powstałym muzeum, które powstało w Zielonej Bramie, tak zwane Muzeum Prowincji Zachodnio-Pruskiej, no, które trwało do lat 20. XX wieku. Bardzo proszę o następne. A, to jest, to teraz o tym drugim badaniu, proszę Państwa. Teraz badania naukowe, jeżeli się robi, to robi się te badania raczej w Towarzystwie Międzynarodowym. Zdobywa się granty, zdobywa się pieniądze na prowadzenie tych badań. Przedtem, no to oczywiście ta nauka wyglądała trochę inaczej. Ale mamy takie badania, które zostały przeprowadzone, badania międzynarodowe, właśnie na terenie Pomorza. Otóż w miejscowości Rościszewo, w gminie Trąbki Wielkie, to niedaleko Gdańska, w 1886 roku zostały przeprowadzone badania, także zresztą na cmentarzysku. Na cmentarzysku pomorskiej spotkało się czterech panów, każdy reprezentujący zupełnie inną nację. Poza tego pana na razie opuścimy, poproszę następne. A, nie, to może wrócimy jeszcze, przepraszam, do tego. O,
Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na takiego wielkiego przyjaciela tych archeologów gdańskich, profesora Rudolfa Wilhofa, który działał w muzeum na Uniwersytecie Berlińskim, zapraszał często tych archeologów gdańskich na posiedzenia Towarzystwa Antropologicznego i udostępniał mi ułamy swoich prac. Proszę bardzo, następne. W takim czasie poświęcajcie w firetnologii, których gdańscy archeolodzy publikowali w latach 70., 80. i 90. XIX wieku. I bardzo proszę teraz następne. A tu jeszcze to jest takie wydawnictwo z okazji 150-lecia Towarzystwa Przyrodniczego. To jest, jak widzą Państwo, na autorstwa Edmunda Schumana wydane taka historia Towarzystwa Przyrodniczego do roku 1892. Poproszę następne. I to jest specjalnie taki festiv zredagowany właśnie z okazji 150-lecia tego towarzystwa. Do tego zwracamy jeszcze na chwilę do botaników, którzy działają w końcu XIX i na początku XX wieku. To jest Hugo Convens, botanik po studiach wrocławskich. W roku 1880 zostaje dyrektorem tego muzeum prowincji zachodniopruskiej. Jest tym dyrektorem przez 30 lat, czyli do roku 1910, a potem w uznaniu zasług zostaje, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, generalnym konserwatorem zabytków przyrody dla całego Królestwa Prus. Przenosi się do Berlina i tam zostaje w Berlinie tym generalnym konserwatorem i do roku 1922 jest konserwatorem, czyli do roku swojej śmierci. I to także wielce zasłużony i botanik, i archeolog, i twórca, i jako muzealnik również działający tutaj w Zielonej Planie. No, też człowiek, taka instytucja, oczywiście Hugo Convens, pochodzący z tych holenderskich menonitów, tutaj z Żuław. Bardzo wielce zasłużony pan. Bardzo proszę, następny. A to drugi botanik. Nazywał się Konrad Lakowicz. Był jednym z ostatnich prezesów Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. Prezesem w latach 1910-1922. Także botanikiem był. Rzecz smutna w gruncie rzeczy, ponieważ kiedy podaje się datę jego śmierci, podaje się styczeń albo luty 1945 roku. Zginął tutaj, jako jest bardzo starszy pan, musiał zginąć w trakcie zdobywania Gdańska przez Armię Czerwoną. Po prostu musiał wtedy, zaginął wtedy zupełnie. Także niestety nic, nie wiemy, co się z nim działo. Niewątpliwie jest pan, który miał taki dosyć tragiczny koniec. 45 roku. Bardzo następny. I ten Konrad Lakowicz i drugi pan, który nazywa się Ingvald Undset, był archeologiem z Oslo, czyli z ówczesnej Kristianii. On przyjechał wtedy do tego Rościszewa, o którym mówiłem Państwu wcześniej, prowadząc na wspólne badania wykopaliskowe. I trzeci pan, którego chyba tu nie ma, ale ja już mówiłem Państwu, tak, to nie. Był oczywiście Abraham Misałek i właściciel, który się nazywał Steve McLachlan, czyli był Szkotem, był właścicielem majątku Rościszewa tutaj na Kociewie. Otóż może cofnijmy się jeszcze na momencik. Chodzi mi o pana Ingvalda Undseta, który normalnie jest postacią raczej taką zapomnianą, ale znamy doskonale jego córkę. Jego córka nazywała się Sigrid Undset i była autorką wspaniałego bestselleru pod tytułem Krystyna, córka Lawransa i laureatką Literackiej Nagrody Nobla w 1928 roku. Takie są te połączenia i takie są te koneksje z kolei. Dumny ze swojej córki.
aczkolwiek nie dożył tego okresu czasu. Bardzo proszę następne. Proszę Państwa, od 1966 roku zostało uporządkowane na tyle politykę wydawniczą towarzystwa, że zaczęło regularnie wychodzić do Wortoszynstwem, ten Naturszorzędem Gesellschaft, czyli zapiski towarzystwa przewodniczego. Wychodził tom na 4 lata, ale każdego roku wychodził jeden zeszyt. Czyli wychodził 4 zeszyty, składały się na jeden tom. I to wychodziło do roku, do końca lat 30. XX wieku. Tak się składa, proszę Państwa, że czasopismo, które wydawane było przez tak długi okres czasu, niestety nie do końca się zachowało w naszych zbiorach tutaj polskich. Jedyny zbiór, jaki w kolekcie pełną tego, posiada Biblioteka Gdańska na ulicy Wałowej. Natomiast ten egzemplarz, który tutaj macie Państwo, to jest Ogród Botaniczny w Nowym Jorku, który otrzymywał regularnie z Towarzystwa Przewodniczego te egzemplarze kolejne. Trzymał to, zdigitalizował to na szczęście i można dzięki temu korzystać z tych publikacji. Kolejnym i ostatnim właściwie prezesem był Wolfgang Lapon. Pierwszy i ostatni zarazem profesjonalny archeolog, który był nie tylko prezesem towarzystwa, tego ostatnim prezesem towarzystwa, ale był także profesorem tej gdańskiej Technischen Hochschule, która powstała w roku 1904 i tutaj był profesorem przez wiele lat jako wykładowca. Bardzo proszę następne. No i tak to wyglądało. Tak to wyglądało też właściwie początek wieku XX. Tak wygląda brama, tak wyglądała brama Mariacka i Dom Przyrodników. I bardzo proszę następne. No to są już niestety reminiscencje z 1945 roku, czyli zniszczone tutaj nabrzeże Modławy. I proszę bardzo, ostatnie, to jest, tak wyglądał niestety Dom Przyrodników w roku 1945, póki nie został odbudowany i nie oddany, tu gdzie siedzimy, do użytku w roku 1962 praktycznie. Kiedy no tak się szczęśliwie złożyło, że rzeczywiście zostało to dane w użytkowanie archeologom. To są tak te dzieje tego towarzystwa przewodniczego wyglądają. Proszę Państwa, one kończą się właściwie w latach 30. XX wieku. Zostaje wtedy rozparcelowane także to Muzeum Prowincji Zachodnio-Pruskiej. Przychodzą ciężkie czasy, kiedy Gdańsk staje się tym miastem, wolnym miastem. Nie ma specjalnie miejsca na te zabytki tutaj. One zostają zdeponowane, jeżeli chodzi o archeologiczne, zostają zdeponowane na ulicy Długie Ogrody 74, czyli na terenie dawnego konsulatu Imperium Rosyjskiego. Tam się znajdował do 1918 roku. Konsulat, część tych zabytków zostaje tam zdeponowana. Zabytki przewodnicze znajdują się w Złotej Kamienicy, czyli w domu Stephensów, to jest na Długim Targu 41. Co się potem z nimi dzieje, niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Dotyczy to zarówno zabytków przewodniczych, jak i także zabytków archeologicznych. Część tych zabytków zostaje wywieziona do Niemiec. Część prawdopodobnie została gdzieś zakopana, zasypana na terenie tutaj w okolicach, gdzieś w okolicach prawdopodobnie Puszczy Gdańskiego, dlatego że one znajdowały się przez pewien czas na pewno w takiej miejscowości, która się nazywa Suchy Dąb.
niedaleko tutaj na południe, na południe właściwie od Oruni. Gdzieś tam był zdeponowany i potem słup niestety zaginął. Zatem jedynym źródłem, którego ci, którzy parają się archeologią, chcą korzystać, to są publikacje, ale musimy pamiętać, że nie wszystko było opublikowane. Nie wszystko udało się opublikować, nie wszystko udało się sfotografować. Czasem zdarzają się jakieś takie sytuacje, kiedy znajduje się jakiś zabytek, ale mają specjalną sygnaturę pisaną zawsze, które są charakterystyczne dla tych badań niemieckich jeszcze z okresu międzywojennego. Były one. Ale miejmy świadomość, że rzeczywiście do wszystkich zabytków nie dotrzemy już na pewno. Kończy się wtedy i ta działalność tych archeologów. Oni zresztą po roku 1920 musieli swoją działalność ograniczyć tylko do obszarów Wolnego Miasta Gdańska i tam prowadzili te badania. Dlatego na przykład Józef Kostrzewski prowadzi badania w Odrach, które na mocy traktatu wersalskiego znalazły się w granicach Polski. Prowadzi te badania w granicach już Polski. Zresztą z Józefem Kostrzewskim też on ma też korzenie tutaj gdańskie w pewnym sensie, bo kiedy był pięknym i młodym studentem, czyli w roku 1909, 10 i 11, był praktykantem w Domu Przyrodników. Jako student Uniwersytetu Berlińskiego przyjechał tutaj przez 3 lata przyjeżdżał na praktyki i praktykował tutaj w okresie wakacyjnym. Pracując oczywiście w gabinetach archeologicznych, w gabinecie archeologicznym, który znajdował się i trochę tutaj w Muzeum Przyrodników, ale także i jeszcze wtedy w Zielonej Plamie. Na pierwszym, drugim piętrze tam znajdowały się te kolekcje archeologiczne zabytków pochodzących z Pomorza. No właśnie, to był wtedy był znacznie młodszy. A żył długo, oczywiście, i tą swoją karierę archeologiczną zaczynał tutaj pod skrzydłami trochę Hugona Konwenca, trochę właśnie tego Wolfganga Laboma, którego pokazywałem Państwu na końcu tego ostatniego prezesa i archeologa zarazem także. I tak właśnie, i tak się kończy ta działalność Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. Ja zdaję sobie sprawę, że mówiłem tutaj Państwu o zmierzchłość tego towarzystwa. Moi uczeni koledzy, którzy tutaj mieli wcześniej te wykłady, mówili Państwu o tym złotym wieku gdańskiej nauki, który zaczyna się właściwie w okresie renesansu praktycznie. To jest działalność wielu, czy Heweliusza, czy później Fahrenheita. No, wielu uczonych, którzy mają te korzenie tutaj gdańskie, którzy rzeczywiście wtedy stają się takimi gwiazdami na firmamencie europejskiej nauki w ogóle. Potem to się niestety kończy. Myślę sobie, że przyczyną było przede wszystkim to, że w Gdańsku był brak uczelni wyższej. Że nawet to powstanie w roku 1904 roku tej Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku nie rozwiązało do końca tych problemów. No zresztą ta szkoła, którą potem przejęła właśnie Politechnika, jest takim naturalnym, Politechnika Gdańska jest takim naturalnym spadkobiercą tej szkoły, które tam siedzą tutaj na granicy Wrzeszcza i Starego Miasta. Przytłaczało to Uniwersytet Królewiecki, który był stosunkowo niedaleko i uważano, że niedaleko jest Uniwersytet Królewiecki, nie było zatem potrzeby, aby tworzyć jakąkolwiek dodatkową wyższą uczelnię jeszcze tutaj w stolicy prowincji zachodniopolskiej. To było także, sami wykładowcy, sami profesorowie gdańskich gimnazjów nie byli w stanie, oni odtwarzali to przede wszystkim, więc
propagowali te nowe odkrycia, występowali z referatami na posiedzeniach towarzystwa. To było rzeczywiście bardzo interesujące, ale nie było, nie miało tego charakteru takiego twórczego. Aczkolwiek były przypadki, kiedy rzeczywiście towarzystwo bardzo pomagało. Myślę tutaj na przykład w zakresie medycyny. W latach 80. XIX wieku dr Isidor Freimuth, który był lekarzem w lazarecie przy Bramie Oliwskiej, dostał taki jakbyśmy powiedzieli, grant, stypendium od Towarzystwa Przyrodniczego, dzięki czemu mógł pojechać na przykład do Berlina i uczyć się u Roberta Kocha, jak likwidować lazarczyki gruźlicy. Wrócił potem do, wraca potem do Gdańska i tworzy takie laboratorium bakteriologiczne. Pierwsze laboratorium bakteriologiczne w Gdańsku, właśnie Isidor Freimuth. Po tych takich studiach u Roberta Kocha, właśnie za pieniądze Towarzystwa Przyrodniczego. Takie sytuacje też się zdarzały, ale one były rzeczywiście takie bardzo incydentalne. Nie zdarzało się to rzeczywiście zbyt często. No i to chyba wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Wiem, że nasz tutaj czas trochę goni, bo potem będzie następny wykład, ale mam jeszcze chwilkę czasu. Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, to bardzo chętnie służę Państwu. Ja mam pytanie. Państwa dyspozycji. Ja mam pytanie. Kto utrzymywał Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku? Czy to była instytucja wspierana przez Państwo, czy raczej było to towarzystwo, które się samo finansowało? To było towarzystwo, które było finansowane przez państwo. Ministerstwo, jakby to nazwać dzisiaj, wyznań religijnych, edukacji pruskie dawało na to pieniądze. Częściowo składali się na to także sami członkowie towarzystwa. Na tyle, że wystarczało im. Na tyle, że mieli pieniądze, na przykład, no żeby zakupić chociażby ten tutaj dom przyrodników, tak. Okazały. To pieniądze były z fundacji Nataniela Wolfa, takiego astronoma, który działał na początku XIX wieku i który zostawił takie zabezpieczenie fundacyjne, które rzeczywiście było na tyle solidne, finansowe, że wystarczyło zupełnie pieniędzy na to, żeby można było kupić ten dom tutaj. Także na to wszystko były pieniądze. Aczkolwiek oni rzeczywiście dużo finansowali sami. Ja tu jeszcze raz może wrócę do tych archeologów. Otóż proszę Państwa, no na przykład w roku 1880 odbył się jeden z wielu, bo to odbywały się co dwa lata takie międzynarodowe kongresy archeologiczne. Były organizowane w różnych miastach europejskich. I w 1880 roku odbył się kongres archeologiczny w Lizbonie, na który pojechał Abraham Misałek, na który pojechał Otto Helm, taki wybitny farmaceuta, właściciel apteki tutaj i kupiec, który się nazywał Morris Mirstenberg. I ten kongres trwał, proszę Państwa, miesiąc. Oni pojechali na miesiąc do Lizbony. No, oczywiście pojechali za swoje pieniądze. Pewnie, że nie zajmowali się tylko i wyłącznie archeologią. Tam były bankiety, rauty, no, to co w kulturze, w naukowym świecie powinno się odbywać także. I oni oczywiście z tego korzystali. Rzeczywiście jeździli, oglądali bardzo, bardzo interesujące wykopaliska, które były prowadzone na terenie Portugalii. Także wrażenia, jakimi się potem dzielili po powrocie z tego, to rzeczywiście znakomite. I to wiadomo było, że no, za to już towarzystwo nie płaciło. To oni musieli sami tu z własnej kiesy płacić, żeby pojechać i żeby mimo tego, że wyjeżdżali, wygłaszali jakieś referaty, przywodzili jakieś materiały naukowe, którymi potem dzielili się z kolegami, to już było w zakresie ich takiej prywatnej, indywidualnej działalności. Czy to były jakieś kobiety? By to powiedzieć. Były. One najczęściej towarzyszyły tym ludziom. Znaczy mężom swoim. Przepraszam, najmocniej to wstyd rzeczywiście. No ale to takie były czasy. To takie były czasy. Ja nie znam żadnej kobiety, która byłaby członkiem Towarzystwa Przyrodniczego. Nie było chyba rzeczywiście. Ale były sympatyczkami, oczywiście, na pewno tak. A co tak, bo samo towarzystwo oczywiście swój okres świetności miało
mniej więcej 150 lat temu. Tak. Czyli na początku i tak no, chyliło się ku upadkowi. A co tak naprawdę działo się w latach 30. przed samą wojną i w czasie wojny? Bo już chyba towarzystwo... Już nie było towarzystwa. Już nie było. Nie. To już towarzystwa nie było. Towarzystwo na dobrą sprawę, ale tak powoli kończyło tą swoją działalność, ale możemy przyjąć rok 1935 jako rok, kiedy to zostało definitywnie zakończone. Ale na czym to polegało? Polegało to na tym, że tak, zabytki, o czym mówiłem, zostały z Zielonej Bramy przesłane, przekazane do tego konsulatu, byłego konsulatu Imperium Rosyjskiego na ogrodach. Przyrodnicze poszły do kamienicy Stefensów tutaj na Długi Dan. Olbrzymia biblioteka. Otóż biblioteka poszła do tej gdańskiej Technische Hochschule. To część tej biblioteki ma w tej chwili właśnie Politechnika Gdańska również. Wiele tych bardzo interesujących, ciekawych publikacji, poczynając od XVIII wieku. I te wszystkie rzeczy zostały rozparcelowane. A sam budynek, co się z nim stało? Potem? W budynku nic nie było. Do właśnie do 35 roku, do 39 roku nic nie. To zostało wyprowadzone wszystko z domu przyrodniczego. No a potem jakieś tam były biura w okresie wojny, jakieś biuro rekrutacyjne Wehrmachtu znajdowało się tutaj. No a potem przyszła Armia Czerwona, zrobiła porządek. Tak, i spaliła całość. Nie mamy o czym rozmawiać. Tak jest. Tak to, ale to już właściwie już towarzystwa przyrodniczego jako takiego nie było. No. Nie dotrwało, powiem tak, nie dotrwało do 200 lat. W 1943 roku mogło go obchodzić 200-lecie. Kiedy burmistrz Daniel Grala zakładał ją w 1743 roku, tak, no niestety nie dotrwało do tych 200 lat. Nie udało się. Taki był koniec. No a potem to już pełni inna historia z nauką gdańską. To jest powstanie, powołanie, bo też w pierwszym rzędzie powołuje się Politechnikę Gdańską w 1948 czy 9 roku. Potem powstaje ta Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, która potem zostaje przekształcona w Uniwersytet Gdański, no ale to już jest późniejsza sprawa. 40 rok uniwersytet. No tak. Ale to już jest nowy rozwój gdańskiej nauki zupełnie. Zupełnie przyzwoite i mające znakomite perspektywy w obecnym czasie również. Także to pełen szacunek dla kolegów, którzy działają tutaj na tych uczelniach gdańskich, bo jest oczywiście doskonale. O, Akademia Medyczna i tak dalej. Wszystkie uczelnie, które potem rozkwitły szybko. Ogląda uniwersytet długo powstawał rzeczywiście. Myślę, że on wcześniej powstanie, ale no, długo trwało to przekształcanie tej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w uczelnię o charakterze uniwersyteckim. Bardzo proszę. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania? W sumie na działalność 200-letnią towarzystwa tak naprawdę no, w sumie mało tych, no, wszystko zostało jakby nie chcę powiedzieć zniweczone. No, nie, zniweczone to nie. Tak nie, absolutnie nie. Pozostało bardzo wiele publikacji. Pozostało bardzo wiele publikacji, bo ja mówię, te publikacje nie zachowały się niestety dobrze. Praktycznie większość publikacji, jeśli chodzi o towarzystwo, no, znajduje się tutaj, chociażby w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk Nawołowej. Jakoś udało im się to ściągnąć. Ale oni prowadzili bardzo szeroką wymianę. Towarzystwo Przyrodnicze prowadziło bardzo szeroką wymianę książek, publikacji, w zamian otrzymując inne. To jest normalna procedura, którą robią w tej chwili także wszystkie uczelnie, żeby oszczędzać na to. Czyli wysyła się własne publikacje, w zamian otrzymuje się inne. Tak robiło i Towarzystwo Przyrodnicze. I sporo tych rzeczy znajduje się po świecie rozsianych, tylko no, trzeba to znaleźć teraz, żeby tam mówię, tak jak w przypadku tego
Schriften der Naturforschenden Gesellschaft, no to drugi taki komplet znajduje się w ogrodzie, w Bibliotece Ogrodu Botanicznego w Nowym Jorku. Im się chciało po prostu, znaczy nie wątpię, może inne instytucje również to mają, ale im się chciało po prostu zdigitalizować. I dzięki temu jest dostęp do tego. Można to otwierać, można to czytać i sporo jest tego. Bo ja nie mówię tylko o wydawnictwach takich periodycznych, typu rocznik, tom, wychodziły książki wydawane. No tam ja pokazywałem Państwu wcześniej te zabytki prehistoryczne, które są na tyle cenne, że archeolodzy, którzy zajmują się tutaj obszarem Pomorza Gdańskiego, dla nich to jest elementarz do tej pory. To, co opublikował, no to, co opublikował Ernst Westermann czy Abraham Lisauer potem, to są rzeczy rzeczywiście fundamentalne. W tej chwili nawet dla powiedzmy, mówiąc generalnie polskiej czy pomorskiej archeologii. Także można potępiać sztandu tego, co robi członkowie towarzystwa. Oni byli rzeczywiście bardzo zaangażowani. Były okresy czasu, kiedy już myślano, że właściwie trzeba będzie rozwiązać to towarzystwo. Takim najgorszym okresem był czas tuż po odejściu Francuzów, czyli tam lata 1813 chyba, kiedy zostało 10 członków raptem towarzystwa przewodniczego i prezes zastanawiał się bardzo poważnie, czy nie rozwiązać tego, bo to już nie ma sensu. Skąd ja wezmę ludzi tutaj, żeby działali w towarzystwie przewodniczego? A jednak się jakoś udało. Były trudne czasy z czymś. Przy czym nie było trudnych czasów na przykład za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dawał pieniądze na towarzystwo przewodnicze w Gdańsku. Póki Gdańsk jeszcze przed pierwszym rozbiorem był w Korale. Także pieniędzy nie było. Był taki książę Jabłonowski, który finansował też taka fundacja. Fundacja Książę Jabłonowski finansował przez bardzo długi okres czasu, jeszcze do początku XIX wieku również. Także te dotacje były cały czas rzeczywiście. Nie narzekali na brak pieniędzy, tak można powiedzieć. Nie. W tych sprawozdaniach oni, towarzystwo się zbierało raz do roku, całe. To było zawsze 2 stycznia. I było sprawozdanie za rok poprzedni, w tym także i oczywiście rok finansowy. Nigdy nie było takiej sytuacji, że czegoś nam tam brakuje, coś. Natomiast jak wysoce byli oceniani, to mówię tutaj o tym 150-leciu tego towarzystwa, kiedy większość działaczy otrzymała bardzo wysokie odznaczenia od króla polskiego. Wtedy za podzięce za dotychczasową działalność. A z czego się składały te największe kolekcje tutaj, które towarzystwo posiadało? To był bursztyn, czy to były skorupy jakieś wykopane? Kolekcji było wiele. Były kolekcje przyrodnicze. To były kolekcje przede wszystkim botaniczne. Czyli jakbyśmy powiedzieli zasuszone roślinki, bo to takie olbrzymie kolekcje tutaj, które zasilały no przede wszystkim Muzeum Prowincji Zachodniopomorskiej. Kiedy ono powstało w 1880 roku, to było to. Były kolekcje prywatne, które zostały przekazywane potem do Towarzystwa Przyrodniczego. Mówię także o zbiorach archeologicznych, które znajdowały się w rękach prywatnych. Ale one bardzo szybko zostały jakoś tam, no, właściciele doszli do wniosku, że lepiej będzie, jeżeli te kolekcje znajdą się w muzeum, a nie w rękach prywatnych. To były kolekcje, no właśnie, jakichś tam pająków, motyli, bursztynów także, oczywiście kamieni szlachetnych także. Ale one były, droga była zawsze taka, że od państw, od prywatnej kolekcji jakiegoś pojedynczego działacza, zbieracza, który przekazywał potem na rzecz Towarzystwa Przyrodniczego te swoje zbiory.
się towarzystwa, które głosi szerokim mechanizmem w Polsce, na przykład w Europie czy na świecie, to tutaj pan wskazałby na które z no ja bym tu powiedział przede wszystkim o tym odczytaniu tego kodeksu drezdeńskiego przez Ernsta Felsermana, bo to było pierwsze odczytanie w ogóle. Nikt się nie zabrał za te pozostałe kodeksy, które znajdowały i znajdują się. A on poświęcił temu rzeczywiście wiele czasu i to opublikował, więc to się odbiło bardzo szerokim echem. To co zrobił Felsterman, zresztą on nigdy nie, tutaj trzeba mu oddać jeszcze sprawiedliwości tę, że on nie zerwał tych kontaktów z Gdańskiem, że on często przyjeżdżał, czasem bywał na posiedzeniach Towarzystwa Przyrodniczego, bo przyjmowany z największymi honorami oczywiście, jako ten, który tam badał. To rzeczywiście było. To były badania Otto Helma, takiego farmaceuty gdańskiego, właściciela apteki, bardzo długoletniego działacza Towarzystwa Przyrodniczego, który zajmował się przede wszystkim oczywiście w sferze jego działania, bo oczywiście polscy przede wszystkim, ale on zajmował się także zabytkami, które pochodziły z badań archeologicznych Troi, które kopał Heinrich Schliemann, odkrywca Troi, który był honorowym członkiem Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, który bywał na tych posiedzeniach, przywoził różnego rodzaju zabytki, które badał mu potem Otto Helm i który publikował je. To był rzeczywiście bardzo pracowity pan, który myślę, że zajmował się bardziej innymi rzeczami niż swoją apteką. Tak to wychodziło. To są takie tego typu badania. To były badania oczywiście Nathaniela Wolfa. Myślę tutaj o badaniach astronomicznych, które były prowadzone jeszcze na Biskupiej Górce na początku, w końcu XVIII wieku. To są myślę te najważniejsze badania, które rzeczywiście, o których szybko dowiedziała się Europa. Bardzo dziękuję w takim razie Państwu serdecznie.